Witam wszystkich widzów na kanale na YouTubie Jan Marczyński, Wejherowo, 18 listopada 2023 roku. Co tu nowego się wydarzyło? Ano są zmiany. Szafka wisi, tak jak mówiłem. Będzie jeszcze druga szafka stojąca. Na razie troszkę tutaj bałaganu jest, gdyż kolejne pomieszczenia są wyczyszczone, przygotowane do tego, żeby wygładzać ściany. To za chwilkę pokażę. I skąd ten gruz? Zaraz pokażę, skąd ten gruz. No bo niestety tutaj są konieczne zmiany. A mianowicie nie będzie tutaj drzwi. Tak jak było planowane, zmiana planów. Nie będzie drzwi, ale za to są zamówione tutaj drzwi łazienkowe. Koszt tych łazienkowych drzwi, cały komplet z montażem 1300 zł brutto. No i tutaj będą drzwi. Już Państwo widzicie, zaraz do tego przejdziemy, dlaczego tak to wygląda. Tutaj do pokoju będą drzwi. Koszt 1300 zł brutto z montażem. No i co tu się dzieje? No znowu muszę powrócić do tego takiego sprzętu po to, żeby tutaj jednak wyrównać. Jak Państwo widzicie, jeszcze trochę pracy zostało, żeby to wyrównać. Myślałem, że tu się uda wyrównać, ale taka tutaj niespodzianka. Pręt chyba to jest szóstka pręt, jeżeli się nie mylę. Tak na oko mi wygląda, na szóstkę. Nie chcę tego ruszać, nie chcę naruszać tej konstrukcji. Ten pręt zostanie, no i niestety tak tutaj to wyrównam, żeby to nie było aż tak widoczne. Wcześniej tu zostało wyrównane. No i montażysta drzwi polecił, żeby tutaj to też wyrównać. Będą tutaj drzwi 80, a tam w łazience 70. Tak to tutaj właśnie obliczył montażysta. Był pomiary wzięte i być może jeszcze w tym roku te drzwi tutaj zostaną zamontowane, bo troszkę to się czeka niestety. Na tam w tym pomieszczeniu no jest ciemno, ale tyle co widać, to parapety też zostały zamówione. Jeden parapet, drugi parapet, tam jest całkiem ciemno. 350 zł te parapety, taki koszt parapetów. No i po tym wyrównaniu tych ścian, po malowaniu, no to wiadomo, przystąpimy do położenia wreszcie tych paneli, które czekają. Czekają, ten czas strasznie ucieka. Sam nie wiem, jak to się dzieje, że tak ten czas ucieka. Dlatego no jest tak, jak jest. To się wszystko przeciąga, przedłuża. Też jestem z tej sytuacji niezadowolony. Ale jak widzicie, to pomieszczenie no tu zostało wymalowane. Jeszcze drobne tam poprawki ewentualnie, zawsze coś jest do poprawienia. No ale chociaż ta szafka już wisi, chociaż coś. No i tam pomieszczenia, które pokazywałem, tam gdzie jest ciemno w tej kuchni, to właśnie te prace będą wykonywane, żeby te ściany właśnie wygładzić. No nie mam takiej maszyny, dlatego trzeba to wszystko ręcznie robić. To trwa, trwa i trwa, a czasu stale mało. No dzisiaj to dokończę, mimo że jest sobota, no ale tu już powiedzmy, że tak wiele nie zostało tej pracy. No i nic, zakasać rękawy i trzeba działać. Trzeba działać, nie ma co czekać, bo w przyszłym roku na pewno nie będzie nic taniej, tylko drożej będzie. Dlatego no lepiej te prace wykonać. No i też jeszcze ta łazienka nieszczęsna zostanie też, żeby tu zainstalować. O, tutaj
z lewo zmywak z szafką, tak, i ubikacje. No i tutaj jakiś też podprysznic, też jakąś taką zasłonę, to jeszcze się zastanawiam. No troszkę jeszcze pracy jest. Temperatura jest znośna, no chociaż już poniżej 10 stopni, 9,5 stopnia, ale jak tu trochę popracuję, to o 1 stopień na pewno się temperatura podniesie, także ponad 10 stopni będzie w sam raz, żeby wykonywać pracę. No taki klimat, no niestety, ale jakoś, no powiem, że dobrze się czuję w tej temperaturze 10 stopni. No i dobrze, że mrozów nie ma, gdyż na dworze jest w granicach 5 stopni. Śnieg jeszcze nie sypie tutaj w Wejherowie. Jest taka jak na razie angielska pogoda. Troszkę opadu, deszczu, deszcz ze śniegiem, takim drobnym, drobnym, ale to takim mokrym śniegiem, także tutaj nie ma śniegu. No, także jest to angielska, typowo angielska pogoda. Dla mnie to dobrze, niech ta pogoda taka jest, mi ona odpowiada, pasuje mi ta pogoda angielska. Fajnie, żebyś jeszcze chciała jak najdłużej być, bo mówią o silnych opadach. No, ja tu pracę wykonuję w budynku, wewnątrz, ale wiadomo, jak to jest kolejne prace, wtedy jakby były silne opady, odśnieżanie. No, a tego bym nie chciał, tak na razie. No i tam w tym ciemnym pomieszczeniu, to w końcu też jak się zrobi to, co należy, to też no, w końcu trzeba będzie tutaj zacząć grzać, bo tak się domyślam, że będą ujemne temperatury niestety i wtedy trzeba będzie włączyć to ogrzewanie, a tu jest ogrzewanie, jak Państwo pamiętacie, ogrzewanie gazowe. Swoje to kosztuje, w tym roku już nie będzie żadnego wsparcia. Nawet jak ktoś by się kwalifikował do wsparcia, to żadnego wsparcia w tym roku nie będzie. Nic o tym nie słyszałem, kończy się. No ale ceny ponoć są zamrożone, chociaż i tak wzrosły, bo tak spojrzałem ostatnio, metr sześcienny w granicach 6 zł. No, jak sobie przypominam, może się trochę mylę, ale jeszcze nie tak dawno to było w granicach 4 zł. Może się mylę. Jak coś, to mnie Państwo poprawcie, ale teraz wychodzi na pewno 6 zł za metr sześcienny, licząc te wszystkie koszty, opłaty. No ale tak jak tutaj przebywam, no nie wiem, może, że tu pracuję, no to idzie wytrzymać przy tych 10 stopniach. Jak ktoś by się obawiał 10 stopni, to ja mogę potwierdzić, że tragedii nie ma. No chyba, że ktoś lubi 25 stopni, no to już jest wtedy zupełnie inna sytuacja. To na pewno się ze mną nie zgodzi, jeżeli chodzi o te 10 stopni, które tutaj w tej chwili jest w tym pomieszczeniu. 10 stopni, fajna temperatura, dobra do wykonywania takich prac. No tak to wygląda. Także jeszcze trochę pracy, żeby to tutaj wyrównać. No niestety nie zostało to wcześniej uwzględnione w tych inwestycjach, w tych planach. No i trzeba stale jakieś takie poprawki ulepszać. Po to, żeby poprawiać ten wygląd, żeby to miało jakiś wygląd. No i tu jeszcze przejdę, jak to wyjdzie. Sam jestem ciekawy, gdyż tu jest nierówność. To widać gołym okiem. Co prawda 1 centymetr, no nawet więcej, bo to widać gołym okiem, jaka to jest nierówność. Jak z tego się wyjdzie, jak tutaj będą te drzwi zamontowane. No, sam jestem ciekawy, co trzeba będzie tutaj jeszcze poprawiać, ulepszać, żeby to jakoś wyglądało, żeby to zamaskować, tą nierówność. No to jest stary budynek z lat 60. ubiegłego wieku, no to nie dziwmy się. Jakby tu wszystkie ściany miało się by wyrównywać, to pieniędzy na pewno by nie wystarczyło, koszty astronomiczne. Dlatego to, co się da, to się poprawia, a no nie wszystko się da poprawić. No cóż, tak to wygląda. No to na tyle, proszę Państwa, zakasać rękawy trzeba i do pracy po to, żeby pójść do przodu, żeby przygotować jak najlepiej
do montażu tych drzwi, które, jak już mówiłem, są zamówione, tak jak i parapety są też zamówione. No, inwestycja na prawie, jak dobrze policzyć, tak, no to inwestycja na prawie 3000 zł, a taniej nie będzie, nie sądzę, żeby było taniej. Przy wzrastających kosztach ciągle te koszty rosną, rosną, rosną i końca nie widać. No cóż, taki klimat w Polsce. To będę się z Państwem żegnać, przechodząc tutaj do tego ciemniejszego pomieszczenia, zawsze na tle tej drabiny. Dziękuję za uwagę. Jeżeli się komuś spodobało, to proszę o lajki. Jeżeli ktoś nie dał subskrypcji, o suba proszę. To też bardzo pomaga w rozwoju tego kanału, który trudni się tematami właśnie takimi remontowo-budowlanymi, ale też i politycznymi tematami, bardzo istotnymi dla nas wszystkich. Komentarze proszę. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.